panie profesorze. Ale pan dla kogoś nagrywa, czy to się tak, powiem? Dla portalu internetowego BlogPress. BlogPress? BlogPress, tak. Panie profesorze, pół roku temu, jak był kongres w Palikota, pan mówił o tym, że jest to takie powiew świeżości, powiew nowego języka. Czy dalej podtrzymuje pan to? Znaczy, ja to mówiłem, bo pan się oderwał od platformy, tak? Tak. Ale mówiąc o Palikocie i nowym języku, no to jest w jakimś powiewie. No trzeba założyć, że nie ma tam powiewu żadnego, to znaczy, że... Bo ja zawsze uważałem i uważam do tej pory, że jest straszne spięcie między dwoma siłami, czyli PiS-em i Platformą. I że potrzebne jest jakby rozrzedzenie tego dialogu, znaczy wprowadzenie jakichś nowych wątków czy nowych tematów. Jednym z tematów uważam ważnych jest problem miejsca kościoła w Polsce, też jest ważny. Jednym z istotnych elementów jest to, co się mówi, ten problem klasowości, podziałów społecznych w Polsce, prawda? I konsekwencji tego. I myślałem sobie, że może pojawiająca się nowa formacja wprowadzi nowy język. Okazało się, że poza happeningami Janusz Palikot niewiele ma do zaproponowania i właściwie jest bezradny wobec tego konfliktu. Nie ma żadnej autonomii wewnętrznej takiej, która pozwoliłaby mu na kreowanie siebie bez odnoszenia się nieustannie na przykład albo do Tuska, albo do tych wydarzeń tu przed pałacem. Ja byłem zdumiony, bo to już było przecież po tych całych wszystkich zachowaniach Palikota względem prezydenta jeszcze przed katastrofą, po katastrofie, w czasie żałoby, które były no po prostu żałosne. I tak sobie myślałem, co się dzieje z polską inteligencją? Pan, profesor uniwersytetu, syn Anny Kamieńskiej, poetki, mówi takie rzeczy na temat języka Palikota. Dla mnie to było nie do pojęcia. Ja nie wiem na temat języka Palikota. Na temat języka Palikota się wypowiadałem negatywnie, więc proszę mi nie wkładać dziecko w brzuch, jak to się mówi. Tylko ja mówiłem o tym, że potrzebne są nowe formacje, mówię to bez przerwy, które, czy nowe języki, które by opisały tą sytuację. Wyzwoliły nas z tego dwudzielnego podziału. I tylko o to mi chodzi. Jeżeli pan tego nie widzi, nie dostrzega mojej intencji, to... Ja rozumiem pana intencje, natomiast nie mogę zrozumieć, jak można było jakiekolwiek nadzieje wiązać z Palikotem po tym, co on robił i jak się zachowywał. No, pomyliłem się. Ale Palikot okazało się tym, kim, że nie ma pary. No. Rozumiem. A drugie pytanie zupełnie z innej beczki. Pan jest w takim stowarzyszeniu zingerowskim, biłgarajskim. Tak. W tym stowarzyszeniu jest Artur Bara. On był esbekiem. Czy to panu nie przeszkadza? On jest ważną osobą, skarbnikiem w tym stowarzyszeniu. Nie przeszkadza mi, dopóki on robi pewne rzeczy, jest uczciwy w tym sensie, że mówi o tym, że był, pracował dla tego i robi, a w tej chwili robi pewne rzeczy bardzo uczciwie i bardzo porządnie, więc w tym sensie to mi nie przeszkadza. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli ktoś mówi byłem, wyraża skruchę, to nie mam powodu, żeby potępić go raz na zawsze. Akurat to tylko mam wrażenie, ta w polskiej kulturze chrześcijańskiej jest ten model potępienia piekielnego, prawda? Ja jakoś nie mam do tego serca, do takiej postawy. Znaczy, nie chodzi o to, żeby go potępiać. Każdy ma prawo się zmieniać, ale niekoniecznie należy jakby różne takie inicjatywy robić. Pan co, on robi więcej pożytecznych rzeczy niż tak zwani patrioci, którzy tam są liczni w Biłgoraju i którzy walczą z Zingerem na tej zasadzie, że pisząc, że ci, którzy mówią na idee patriotyczne i na swoje niepodległościowe zasługi, kiedy oni mówią, że Zinger był pornografem. To mi się wydaje, że trudno jest bardzo się z tą stroną drugą w tym momencie mi też utożsamiać. Ja mam sprawę do zrobienia, a on jest pomocny, w związku z tym, jeżeli jest pomocny, to niech tak będzie. To były dwa pytania, dziękuję bardzo. Dziękuję.